Siema Wiki. Podsumowując wczorajszą galę Fame MMA 13, stwierdzam, że była to najsłabsza gala, najsłabsze walki, aczkolwiek fajnie się pokazał Take Fan. Super, zajebiście, dla niego brawo. Nie ma co się oszukiwać, że mu kibicowałem. Resztę walk bardzo słabych. Popek, wiadomo, kontuzja, no ale to nie jego wina, wiadomo, kontuzja, to nie można mieć pretensji. Natomiast resztę walk uważam, że jest słabo. Pasut, ok, fajnie zawalczył. Amadeusz, słabo. Najgorsza walka, flaki z olejem, odgrzewane kotlety. Ja nie chcę już oglądać następnych walk z ich udziałem. Fame MMA się chyba kończy, mi się wydaje, bo ciężko jest nazwać to dobrym fight cardem. Aczkolwiek oni tylko patrzą na biznes, byle się kasa zgadzała. Bo tak poza tym to słabe to wszystko. Nie podobało mi się szczerze i tyle w tym temacie, tyle podsumowania. Fame MMA 13. Pamiętajcie, lew jest groźnie. Elo, pozdro. A jeszcze jedno, wydaje mi się, że moja walka z bonusem pobije wszystkie te śmieszne walki i będzie to druga walka po freak fightcie, który był Najman versus Pucian, bonus kontra lew. Będzie to jedna z najlepszych walk freakowych, prawdziwa walka freakowa, gdzie będzie show, będzie ciężki wpiernicz. Oczywiście zaliczę bonus, także pamiętajcie, lewy jest groźny, łapki w górę, kto chce takiej walki, także trzymajcie się, pozdrawiam jeszcze raz, lewy jest groźny. Wow!